Cześć, witam w niedzielę. Dziś pokażą się jeszcze dwa odcinki, a między innymi Volkswagen Arteon Shooting Brake, nowy Fiat 500i, nowa Alfa Romeo Giulia GTA oraz nowa Cupra Formentor. Zaczynamy! W tym roku zapoznamy się z nową wersją Arteona, czyli Shooting Brake. Auto przełapano na testach w Polsce. No to co tu mówić, auto stylistycznie się nie zmieni. Shooting Brake zadebiutuje już niedługo. Coś może się poprawić w poprawkach. Volkswagen Arteon Shooting Brake ma być produkowanym w Emden, Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych. Oficjalnie zaprezentowano nowego Fiata 500i. 500i jest zupełnie nową konstrukcją. Zmianami w elektrycznym Fiacie jest nowy przód, akumulator o pojemności 42 kWh przekłada na przewioty na przyzwoity zasięg około 320 km. Osiągi 118-konnego silnika rozpędza się do setki w 9 sekund, a wskazówka prędkościomierza dobija do 150 km na godzinę. Mamy też opcję szybkiego ładowania. Przy wykorzystaniu urządzenia o mocy 85 kW uzupełniamy 80% baterii w niecałe 35 minut. Deska rozdzielcza 500i jest całkowicie inna, lecz pozostał projekt innego zegara, który teraz jest cyfrowym wyświetlaczem. Dwuramienna nowa kierownica i system multimedialny. Powraca legenda. Alfa Romeo GTA w Giulii. Nowa Giulia GTA różni się sportowymi dodatkami, takimi jak czarne elementy na zderzaku, nowe felgi oraz tylny spoiler z dyfuzorem. Mamy też spoilery progowe. Auto korzysta ze silnika o mocy 560 koni mechanicznych. W tej mocy GTA oferuje 4 miejsca bez pałka z tyłu. Wnętrze jest wykończone alkantarą. Są też specjalne uchwyty do przenoszenia kasków. Co myślicie o nowej Giulii GTA? Cupra w 2019 roku zaprezentowała koncept o nazwie Formentor, czyli auto, które nie ma odpowiednika w Seacie. Oto seryjna wersja auta z konceptu bierze się prawie wszystko. Jak na stylistyce. Z przodu pojawił się grill upodobniony do tego z nowego Leona i LED-owe światła z tyłu, litwa świetna. Cupra Formentor ma być dostępna z dwoma wersjami silnikowymi o mocy 310 koni mechanicznych i hybryda 265 koni mechanicznych. We wnętrzu znajdziemy brązowe akcenty wokół wlotów, powietrza. Kierownicy mamy też cyfrowe zegary i duży ekran systemu multimedialnego. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia już niedługo na drugim odcinku z Na Drodze. Hej!